na stanowisku u Andrzeja. Andrzej, jaką taktykę masz obraną na to boisko? Jeszcze w tej chwili nie mam obranej taktyki. Dopiero obserwuję sąsiadów, co będę robić. Dopiero będę przyjmował taktykę. Ale widzę, jakieś zamęty przygotowałeś. Przynajmniej jakiś grunt, ziemię, glinę. Oczywiście. Nie gruntowałem zestawów, nie wiem jaką mam głębokość nawet. Jeszcze nie wiesz, tak? Jeszcze nie wiem, ale jeszcze mamy godzinę czasu, więc widzimy po opakowaniu, co, z czego korzystałeś, co wykorzystałeś. Wszystkiego po trochu tak naprawdę. A rybę na jaką się szykujesz? Raczej drobiazg, raczej płotka. Raczej drobiazg, raczej... Chociaż będę się podejrzewam starał wyjeżdżać styczką. Może coś się uczy. Więc tyle. Życzę powodzenia. Dzięki. Grzesiu, jaka taktyka na dzisiaj? Dzisiaj taktyka jest taka, że próbuję z batów na początek, ale ręce tak ciężej kurtyczkę. Nie za daleko, bo jak widać tutaj mamy krzaki. Także ta rybka będzie nam uciekała w te krzaki i spróbuję ją utrzymać przed krzakami, przytrzymać. I no wiadomo, że będą bonusy. To i tak ich nie utrzymamy. No na początek będziemy próbowali bat. Ja myślę, że czwórka, bo 3,5 to jest wysoki brzeg, także będziemy mieli za krótko. Być może tę rybkę ściągniemy i... Także... Czyli gumy na topach już takie porządniejsze? Znaczy nie, ja w sumie się ustawiam dzisiaj tak bardziej delikatnie. Drobna, średnia rybka powiedzmy. Dlatego, że jakiś wynik się tym zrobi, a ustawić się grubo to wiesz, albo jest tak, albo jest tak, nie? Czyli, ale widzę wszystko pochowane w cieniu, tak, czy, czy tajemnica przed sąsiadami jest? No, proszę prześwietlić, żadnych tajemnic, praktycznie używamy tego samego. Firmę, skali. Jasne. No. Dziękuję, życzę powodzenia. No, nie dziękuję. Ale łowisko bardzo fajne, uprawa zajebista. Przepraszam za słowa, ale naprawdę fajnie. Wytnie się. Nie, myślę, że przejdzie po 22. Także wszystko elegancko, zapięte na ostatni guzik. Ryby wiem, że drobne jest na, do bólu, a kto tam dostanie jakieś bonusiki. A jak się ustawiasz? Powiem szczerze, że chyba dominującą metodą będzie bacik, ale stawiam grubo na tyczkę i delikatnie na bacik. Widzę tak jak sąsiedzi po kolei. Powiem szczerze, większość łowisk, nazwijmy je komercyjne, takie tego typu, mają to do siebie, że w którejś części są duże ryby, w którejś nie ma. Nie wiem, czy tu to, czy nie ma, akurat u mnie, nie? Ale bądźmy dobrej myśli. Kiedyś, ładne lata temu wygrałem tu zawody, takie były eliminacje do Pucharu Prezesa. Siedziałem tam, gdzie juniorzy, byłem, chyba 3700 płotków zrobiłem. Ale to było naprawdę wieki temu. Ale sympatycznie, ale historia lubi się powtarzać, oby. Czego życzę. A ja nie dziękuję. Także... Czego życzę, no. I powodzenia. Miło, dziękuję ślicznie.